Witamy w kolejnym odcinku wywiadu, który przeprowadzam z panem majorem Jerzym Krusensternem, pseudonim Tom, żołnierzem 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy. Ostatnim razem skończyliśmy na wyjściu waszym z okrążenia i tym ostrzelaniu was przez karabin maszynowy, gdy nieśliście rannego Chmiela. Do pomocy wyszły dwie młode dziewczyny, siostry Łopuskie. No, przede wszystkim nie wiem, czy mówiliśmy o tym, że padł kilka metrów ode mnie Jabłonowski, prawda? To jest bardzo ważne. A potem zalegliśmy w wąwozie, który był oddalony od frontu, bardzo blisko od nas przebiegał front. No i była dyskusja na ten temat, jak się potem dowiedziałem w naszym dowództwie, czy mamy przedrzeć się przez front na stronę zajętą już przez wojska sowieckie, czy też szukać innego wyjścia, jako że byliśmy nadal okrążeni, z tym, że ten cały las, w którym żeśmy się znajdowali, był okrążony. Także to nie było całkowite wyjście z okrążenia, tylko z tego przedarliśmy się przez tą najbliższą linię, która nam najbardziej zagrażała. Przedarliśmy się przez tych Niemców, którzy znajdowali się najbliżej nas, ale nadal to okrążenie nam zagrażało. A o tym Zielińskim też warto by było parę słów powiedzieć, jako że był on w trakcie poprzedzającym jeszcze akcję burza, został aresztowany przez Niemców i został przez naszą bojówkę dyspozycyjną odbity w pociągu. W pociągu w tym czasie, kiedy był przewożony z Dębicy do Rzeszowa na badania, które miały być przeprowadzone przez rzeszowskie gestapo. I w pociągu został odbity przez naszą bojówkę dowodzoną przez ówczesnego kapitana Dydmę, który w późniejszym okresie też zginął. Lutaka. Przed pójściem do partyzantki pracowałem w magazynach zbożowych, które najpierw były zlokalizowane w pustyni pod Dębicą, a później przeniesione zostały do Tarnowa. W tych magazynach Niemcy, wtedy kiedy zaczęli się wycofywać z frontu, mieli bardzo różne rzeczy, nie tylko zboże, ale trzymali również i szereg innych cennych w tym czasie dla nas rzeczy. Między innymi była tam przewieziona ze wschodu świetna marmelada. A jeżeli chciałam zapytać, to pan wrócił później do pracy, jak gdyby nigdy nic w tych magazynach zbożowych? Tak przyszedł pan sobie do Tarnowa i zameldował się pan do pracy? Nie, to o tym nie było mowy. No właśnie, bo to... Tylko poszedłem do mieszkania, gdzie poprzednio, skąd poszedłem do partyzantki i gdzie miałem jeszcze jakieś swoje cywilne, jakieś swoje rzeczy, prawda, żeby się przebrać, przede wszystkim pozbyć się Waltera i insektów, które
niestety się zagnieździły. Także będąc w lesie, no to nie mieliśmy możliwości takiej częstej wymiany bielizny. Te mieszkanie, w którym przebywałem przed pójściem do partyzantki, należało do rodziny, która się nazywała Petryka. Wspominam o tym dlatego, że ten Petryka był granatowym policjantem, od którego kupiłem tego Waltera. A w momencie, kiedy zjawiłem się w tym mieszkaniu, dowiedziałem się również od gospodyni, że w tym czasie, kiedy ja byłem w lesie, zmarł mój ojciec. Chciałam zapytać, co się stało z Tutajem, jak wyście się rozstali? On został w tym mieszkaniu tego granatowego policjanta, tam gdzie nie, pan mieszkał? Nie. On mieszkał, nie mieszkaliśmy razem. On mieszkał gdzie indziej, miał inne mieszkanie, w którym się zatrzymał i też tam miał jakieś swoje rzeczy. Natomiast jego rodzina została w Dębicy po drugiej stronie frontu, jako że Dębica w tym czasie była już zajęta przez wojska sowieckie. I tam w tejże Dębicy, ta Dębica została wysiedlona, jako że znalazła się po prostu na linii frontu. Ja jeszcze chciałam zapytać, jeśli można, bo wiem, że któraś z tych rodzin, u których pan mieszkał, ukrywała Żydówkę. Właśnie rodzina Deszczów. W jednym, tak jak wspomniałem, tam były cztery pokoje. W jednym z pokoi mieszkała Żydówka, której rodzice mieli w Dębicy aptekę. I ona uratowała się przed Holokaustem. Uratowała ją pani Deszczowa, którą matka Haliny, z którą ona przed wojną się przyjaźniła, kontaktowała i ta pani Deszczowa przyjęła ją do swojego mieszkania w jednym z tych pokoi.